24 pytania rozmowa poranka Witam państwa ponownie Dorota Kania w studiu już jest nasz gość Witold Baszczykowski poseł Prawa i Sprawiedliwości były minister spraw zagranicznych Dzień dobry pani Dzień dobry państwu panie ministrze dzisiejsze gazety żyją wczorajszą decyzją Komisji Europejskiej która zaskarżyła Polskę do unijnego Trybunału za wysyłanie sędziów na przymusową emeryturę pisze o tym między innymi Rzecz ale nie tylko proszę mi powiedzieć co dalej no po pierwsze będziemy się bronić, będziemy uzasadniać, że nasze reformy mają sens i nie idą w poprzek jakichkolwiek ustaleń Unii Europejskiej. Po drugie, no to jest większy problem, większe zmartwienie dla szeroko rozumianego establishmentu Unii Europejskiej. No bo co zrobi nasz przyjaciel Timmermans w takim razie? Jeśli sprawa zostaje przekazana do trybunałów, to znaczy, że jego ścieżka, Rozgrywki z Polską powinna zostać zamknięta, a przynajmniej zamrożona. A jeszcze tydzień temu na konferencji przecież zapowiadał, że on będzie tę sprawę ciągnął, ponieważ to służy jego interesowi i możliwość, daje mu nawet możliwość wyboru na następną kadencję. Ale czy nie może być tak, że te dwie sprawy się równolegle toczą przeciwko Polsce? jedna Jedną prowadzi Trybunał, a z drugiej strony właśnie Timers Timmermans Timers, prowadzi działanie? Pow, nie powinno tak być, dlatego że Proces związany z artykułem 7 powinien być zatrzymany, bo no, po państwa powinny czekać na wyrok Trybunału. Ale teraz wracając do, do początku, problem jest dla Unii, ponieważ, co ma być punktem odniesienia w orzeczeniu Trybunału, jaki w dokumentach Unii Europejskiej jest zapis o takim czy innym funkcjonowaniu Sądu Najwyższego? Nie ma. W dokumentach Unii Europejskiej pojawia się sam termin praworządność, ale on nigdzie nie jest zdefiniowany. On, jest, on się pojawia w artykule drugim traktatu, ale nigdzie nie jest zdefiniowany. E, nigdzie nie jest zdefiniowany, jak ma wyglądać, czy to Trybunał Konstytucyjny, którego, którego kiedyś reformowaliśmy, czy Sąd Najwyższy. W związku z tym, jaki jest punkt referencyjny, do czego ma się odnieść trybunał? i porównywać nasze, nasze reformy i wskazywać, że one są nieprawidłowe. W stosunku do czego? To są wszystko kwestie, które są pozostawione w rękach państw członkowskich. To państwa członkowskie powinny o tym decydować. To jest, to jest bardzo karkołomne przedsięwzięcie, jakie w tej chwili Unia będzie wykonywać i Trybunał. No, Jednie zakładam, że tam są na tyle zideologizowani e, sędziowie, którzy będą po prostu odnosić się do jakiejś wykładni, tak zwanej tej liberalnej demokracji. I próbować piętnować Polskę. No, ale to jest falandyzowanie prawa europejskiego, bo, jak powiedziałem, nie ma takich zapisów, do których można by się odnieść. Panie ministrze, była, był przytaczany przez w media i w komentarzach wyrok dotyczący Węgier, kiedy ta sprawa się zakończyła, nie zakończyła się żadnym wyrokiem na Węgrę. A w 2008 roku przypomnę, że również sędziowie pytali Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I Trybunał odmówił zajmowania się kwestiami narodowymi, wymiaru, narodowego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ uznał już w 2008 roku, że są to prerogatywy państw. No teraz może sytuacja ulec zmiany ze względu na polowanie na Polskę, jak wskazują niektórzy i wcale nie, mają, nie, nie mylą się za bardzo, jeżeli chodzi o Unię Europejską, ale chciałam się dowiedzieć, czy ta sytuacja będzie dalej trwała i czy dalej będą procedowane te e, wszystkie e, przepisy przeciwko Polsce w momencie, kiedy będą, będą zmienić się Parlament Europejski, no bo to, że się zmieni, to nie wątpliwości, bo w maju mamy wybory. Mam nadzieję, że wtedy, wtedy sprawa zostanie zupełnie zdjęta z, jak z, nie tylko z wokandy Trybunału, a również z agendy Unii Europejskiej. Będziemy mieli własnego komisarza, który będzie współpracował wreszcie po, po latach z polskim rządem. Będziemy mieli znaczącą reprezentację posłów w Europarlamencie. Ale ja jeszcze jedną rzecz, pani, pani radka pytała, co, co dalej. Ja myślę, że my też mamy pewien ruch, oprócz obrony, możemy na przykład przekazać tę sprawę do naszego Trybunału Konstytucyjnego, bo to nasz Trybunał Konstytucyjny ma prawo tylko interpretować polską, polską konstytucję. Jeśli nasz Trybunał Konstytucyjny uzna, że jest to w zgodzie z polską konstytucją, no to wyrok, wyrok Trybunału Unii Europejskiej będzie bezzasadny. Panie ministrze, jak pan ocenia wizytę prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych? Pytam o to hmm. dlatego, że rozmawiałam z poprzednikiem, w poprzedniej rozmowie z doktorem Targalskim. Ja zwróciłam uwagę na dwie rzeczy jako dziennikarz, że w Polsce się zajmowali, zajmowały się media, że prezydent stał, że się uśmiechasz, za, za rzadko bywa w Stanach Zjednoczonych, a media w Stanach Zjednoczonych zajmowały się tylko i wyłącznie umową. Prazes, Merit, tak. właśnie. Ja bardzo pozytywnie oceniam tę wizytę. Uważam, że po pierwsze była w dobrym czasie, ponieważ w tej chwili wiele rzeczy się dzieje w geopolityce transatlantyckiej. Mamy tu jakieś próby zwrotu. Gwałtownego w, w Europie wystąpienia, zarówno polityków niemieckich, jak i, jak i francuskich. Więc warto na ten temat porozmawiać. Prezydent Trump również chce rozliczyć sytuację w relacjach Stanów Zjednoczonych Europa, ponieważ, kiedy doszedł do władzy, zauważył, że ten bilans polityczny, wojskowy, gospodarczy no nie zgadza mu się, więc ma prawo do tego, aby to, 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 to rozliczyć. Ja byłem przede wszystkim zadowolony z faktu, że ta wizyta miała bardzo merytoryczny charakter. Oczywiście prześmiewcy najpierw wyszydzali, że to długo trwało. Ja przypominałem, że te, tych spotkań między prezydentem a prezydentami amerykańskimi, bo przecież jeszcze wcześniej z Obamą się spotykali, dochodzi mniej więcej co pół, do, do, do pół roku, prawda? Wczoraj znowu było spotkanie, być może to będzie kolejne spotkanie przy okazji Rady Bezpieczeństwa, więc nagle się okazuje, że, że, że mamy tych spotkań w obfitość. A wyborcza mówi, że za rzadko pisze. No, nie, nie wiem, co pisze, bo nie czytam tej gazety. <laughs> Także przede wszystkim merytoryczny charakter. Oczywiście miał, miał bardzo wysoki protokół, jak to się mówi, ponieważ prezydentowi Trumpowi towarzyszyła wysoka reprezentacja urzędników, jak również po stronie prezydenta Dudy byli, byli nasi ministrowie. Widać było, że spotkanie miało bardzo, bardzo merytoryczny charakter, porozmawiano o ważnych kwestiach, o czym na przykład świadczy też i konferencja prasowa, która była długa i rzeczowa, jak i deklaracja, którą podpisano. To właśnie, ale czy to tylko, panie ministrze, <laughs> będzie tylko zwykła deklaracja, czy pana zdaniem jest szansa, żeby ona się przerodziła w czyn? Deklaracja podpisana przez prezydenta amerykańskiego ma zupełnie inny charakter niż deklaracje, które my znamy w Europie. Dlatego, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma olbrzymią władzę wykonawczą i to jest dyrektywa do, do zrealizowania. Ta dyrektywa już zaczęła być realizowana. Już dzisiaj słyszałem wystąpienie generała Matisa, szefa obrony amerykańskiej, który mówił, że rozpoczęła się już praca, ocena tej tej polskiej propozycji i ocenia jest na razie wysoka. Przez najbliższe kilka miesięcy Pentagon będzie dokonywał ocen, będzie wskazywał jaka jednostka czy jednostki mogą być przydatne do tego, żeby odstraszyć jakiekolwiek incydenty czy większe akcje zbrodnie, skąd te jednostki mogą być przesunięte czy sformowane na nowo. I za ile? Czyli będzie przedstawiony też kosztorys. Taka, taki raport wraz z kosztorysem powinien trafić do Kongresu Amerykańskiego na wiosnę przyszłego roku, także kiedy w kwietniu będzie przyjmowany budżet, już odpowiednia zakładka na tego typu działalność wojskową powinna tam być. Ja proszę państwa przypomnę, minister Waszczykowski 10 lat temu był zabiegał a kowice zagranicznych o instalację tarczy rakietowej. Później jego następca, czyli Radosław Sikorski w rządzie PO-PSL i rząd PSL stwierdził, że ta tarcza jest niepotrzebna. Teraz widzimy sytuację taka sytuacja jest międzynarodowa, że właśnie te działania były konieczne. Teraz z perspektywy czasu już to tak można ocenić. Ale ja chciałam zapytać o pana opinię, panie ministrze, czy pana zdaniem. To, że jest taki, y, taka krytyka i y, poczynań rządu i poczynań prezydenta, jeżeli chodzi o wzmocnienie naszej obronności, właśnie za pomocą y, instalacji amerykańskiej w Polsce, to jest kwestia y, tego, że opozycja jest tak y, zaprzyjaźniona, w cudzysłowie, z Europą, z której nie po drodze jest, żeby Amerykanie mieli takie wpływy? Czy to jest kwestia wpływów rosyjskich? Być może jedno i drugie. Ja nie rozumiem, czy. A być może jeszcze trzecia sprawa jest to taka mała złośliwość po prostu opozycji, która patrzy, aby było jak najgorzej. Dlatego, że ta kwestia bezpieczeństwa Polski powinna nas łączyć wszystkich. Możemy się spierać co do tej czy innej drogi osiągnięcia tego bezpieczeństwa, ale mamy tak tragiczną historię, mamy tak tragiczne doświadczenia. I takie położenie. I takie położenie, że powinniśmy zdawać sprawę, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Jesteśmy członkiem Unii, członkiem NATO, ale w dalszym ciągu powinniśmy zabiegać o umacnianie tego bezpieczeństwa. I powinniśmy być zgodni, że to bezpieczeństwo możemy podnosić poprzez zwiększanie obecności wojsk NATO, wojsk amerykańskich. Mam nadzieję, że lata miesiąc będzie operacyjna. Już pierwsza baza amerykańska, baza właśnie, jak pani wspomniała, tarczy antrakietowej, że będzie dłużej funkcjonowała ta Brygada, brygada Pancerna i może dojdzie do, do nowej obecności amerykańskiej, a być może i natowskiej. O to też powinniśmy zabiegać, bo to powinniśmy wspólnie zabiegać, aby ta część Europy, tak zwana Flanka Wschodnia, czy Polska, Bałtowie, Grupa Wyszehradzka. Była objęta specjalnym dowództwem NATO, aby wszystkie te siły, które stacjonują na naszych terytoriach, naszych krajów, podlegały pewnej koncepcji obronnej, były wpięte zarówno w bronę polską, jak i w obronę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pani przytoczyła wspomnienie o rokowaniach w sprawie Tarcza więc mam doświadczenie, że są to żmudne, długotrwałe rokowania, za tym chodzą pieniądze, oczywiście, bo tu musi być podział. Podział kosztów, tak jak ten podział kosztów funkcjonuje w innych krajach europejskich, w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, tam gdzie stacjonują Amerykanie, <laughs> państwo też gospodarz. Uczestniczy w podziale kosztów. Do tego dochodzą bardzo żmudne rokowania na temat statusu prawnego żołnierzy. Będą, jeśli to będą tysiące żołnierzy, tysiące sztuk sprzętu wojskowego, to ten status prawny też musi być oceniony i zagwarantowany. Czy Pana zdaniem obecność Niemców w Trójmorzu jest słuszna? To się okaże. Jest to, kilka razy już powiedziałem, jest to eksperyment. Polska przystała na to, aby Niemcy zaprosić jako obserwatorów. Wiem, że sami Niemcy od jakiegoś czasu ewoluowali w ocenie Trójmorza. Najpierw byli niechętni, a potem zaczęli dopraszać się, aby być zaproszeni. Również kilka państw naszego Trójmorza wyrażało taką ochotę. Więc zobaczymy, czy będzie to wartość dodana, czy ich obecność przyczyni się do tego, że będą. Hmm, będą e, do, 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 dołączać się do tej, bo może dotyczy dwóch wielkich projektów infrastrukturalnych, infrastruktury energetycznej, generalnie gazowej no, a i tutaj komunikacyjnej. Mamy, a tutaj mamy Nord Stream 2 przecież. Tutaj są interesy, które kolidują, bo, ponieważ Niemcy chciałyby bezpośrednio jak największego połączenia gazowego przez rury bałtyckie z, z Rosją, więc... No, trzeba to bacznie obserwować, czy będą hamulcowym, czy będą jednak kontrybutorem na rzecz rozwoju tej inicjatywy. Panie chciałam zapytać o rzecz, która porusza dzisiejszy tygodnik Solidarność, ale nie tylko. To się pojawia, zwłaszcza w mediach, w mediach społecznościowych. Czy rzeczowi politycy w Izraelu obaczają Polskę współodpowiedzialnością za Holokaust? Antypolonizm jest już stwierdzony. Czy to jest zagrywka przedwyborcza? profesor Sydmachowski z Uniwersytetu Gdańskiego wskazuje na to, że zbliżają się wybory w Izraelu i to jest kwestia i chęć osłabienia Netanyahu poprzez właśnie granie takim antypolską kartą. Nie, nie wykluczam, że tak. Oczywiście zawsze przed wyborami wyciąga się różne kwestie, które mogłyby zaszkodzić najczęściej głównemu kandydatowi, ja tutaj premier Netanyahu był zaangażowany mocno, aby wyjaśnić te kwestie, które kiedyś przed kilkoma miesiącami Zaistniały czy zaciemniły nasze, nie, nasze relacje, ale trzeba też powiedzieć otwarcie no, pewien pewien odłam, że tak powiem, antypolonizmu w Izraelu występował, występuje, być może będzie występował. Jednak jest tam spora grupa ludzi, którzy są niechętnie nastawieni do Polski za czasy II wojny światowej, za 1968 rok. I niestety trzeba się z tym liczyć, ale oczywiście nie akceptować, tylko polemizować. Tutaj jest stwierdzenie również z powodu kompleksu niższości wobec Niemców, Żydzi wolą robić antysemitami Polaków. Jest to przytoczone w kontekście tego, co się dzieje w Niemczech, bo tam w ostatnim roku zanotowano bardzo kilkaset ataków antysemickich. I to prawda i powinni reagować bardziej tam, bo u nas są to incydenty pojedyncze. I natychmiast spotykałem się z potępieniem społeczeństwa i władz. Mieliśmy ostatnio ten incydent bodajże w Gdańsku, prawda? Tak, wybicie sprawca, szyby. sprawca został Niestety, natychmiast ujęty. Nie, nie słyszałem, żeby ktokolwiek wypowiadał się jakoś pozytywnie na popierał temat tego. Tych natych, wszyscy no. wszyscy to potępili i cieszymy się, że, że sprawca został znaleziony. No, Niemcy oczywiście są większym kontrybutorem w rozwój Izraela po drugiej wojnie światowej, kiedy państwo to po, powstało. Tam też jest spora diaspora żydowska w, w Niemczech. No, Ale interesy, atakowano cały czas. Interesy są, są większe. To, to, to tylko wyra możemy wyrazić zdziwienie, że, że w dalszym ciągu znaczna część społeczności żydowskiej lepiej się czuje w Niemczech niż w relacjach z Polską, gdzie. Mogą uspokoić takie incydenty, nie, nie, nie będą miały miejsca. Statystyki. W 2017 roku w Polsce odnotowano 112 spraw dotyczących przestępstw na terenach antysemickich, w Niemczech 1453 no dokładnie Zmienię temat chciałam jeszcze pana zapytać ponieważ pan się w ogóle specjalizował przecież przez wiele, wiele lat w polityce wschodu a właściwie w polityce Azji i nie tylko chciałam się zapytać jak pan myśli jak się czy jest w ogóle szansa na rozwiązanie konfliktu syryjskiego jest oczywiście, w tej chwili idzie to wszystko w kierunku porozumienia się z zasadem. Niestety czy niestety. No właśnie niestety. Ale, ale realia są takie, że on tą wojnę domową w zasadzie wygrywa. Myśmy nie potrafili, świat nie potrafił stworzyć jakiejś demokratycznej opozycji, która by przeciwstawiła się jemu. Poza tym ta opozycja była bardzo głęboko podzielona od jakichś, powiedzmy, elementów lekko demokratyzujących świeckich po bardzo fanatyczne, wręcz terrorystyczne organizacje. Ale to mówi się Tam jest... o wpływach właśnie no. Iranu, yy, tego, państwa Izrael, prawda? No, dokładnie. Do tego dochodzą oczywiście wpływy zewnętrznych graczy, którzy uważają Syrię za takie poletko doświadczalne. Tam się toczy rozgrywka właśnie między Iranem, między Turcją, między, między Izraelem. Do tego dochodzi trzeci element, o którym rzadko mówimy, Kurdowie. E, e, Kurdowie syryjscy, to jest szczególny odłam. Kurdów, oni są bardzo lewicujący i mało kto chciałby, aby oni gdzieś tam jakoś enklawę stworzyli, być może by byłby taki piemont, który by prowadził do, odbud do stworzenia w ogóle, bo nigdy nie było państwa kurdyjskiego, z, z regionów leżących zarówno w Turcji, jak i w Iranie. Ale właśnie mówi się o oddanie kontroli nad tą częścią, gdzie są irańscy ira 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 Kurdowie y Erdoganowi. No, w, w dzisiaj rzeczywiście tam największy wpływ mają Turcy, którzy są najbardziej zainteresowani tym, żeby taka enklawa nie powstała, ponieważ oni mają największą część kurdyjską po, e, po stronie tureckiej. W związku z tym jest to dość skomplikowana kwestia. No i jeszcze trzeci, czy czwarty element, to, to płaszczyzna. Tam się wdały, albo w, tam się wdała w Rosja, która wykorzystała fakt, że poprzedni prezydent amerykański, prezydent Obama. I jednak wy, wykluczył się z jakiejś rozgrywki o, o rozwiązanie tego problemu syryjskiego. Pamiętamy jego bojaźliwe stanowisko wobec użycia broni chemicznej przez przez zasadę. No więc polityka nie znosi próżni. Jeśli Amerykanów tam nie było jako aktywny gracz, weszli, weszli Rosjanie, to jeszcze bardziej skomplikowało tę sytuację. Ja nie widzę też żadnego pomysłu po stronie europejskiej, no proszę, proszę mi wskazać, gdzie się wypowiada ten temat pani Mogherini, gdzie wypowiada się Donald Tusk na ten temat, przecież to są to są instytucje, które myśmy stworzyli w Unii Europejskiej. Poza okrągłymi by, zdaniami, panie żeby... ministrze, się wypowiada, to nie ma żadnych działań, no żadnych działań realnych, bo to, o to, to chodzi. To ma być instytucje, to ma być twarze zewnętrzne Unii Europejskiej do rozwiązywania takich, takich konfliktów. Tymczasem wchodzą poszczególne państwa, a to, a to Francuzi, a to, a to Niemcy zaczynają rozmawiać z Putinem, pani Merkel na temat rozwiązania sytuacji syryjskiej. Więc mamy bałagan. I nie mamy żadnego planu międzynarodowego, jak tę sytuację rozwiązać. Jedynym planem było otwarcie granic dla uchodźców, którzy wcale uchodźcami nie byli, tylko byli imigrantami. I skończyło się to katastrofą dla, dla Europy, oczywiście. A przede wszystkim dla Niemców, bo w tej chwili pozycja Angeli Merkel jest bardzo, bardzo zachwiana przecież właśnie przez, przez e, 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 napływy imigrantów Analitycy nawet twierdzą, że sytuacja zaczyna przypominać Republikę Weimarską, w przełomu lat 20. i 30. -tych, bardzo niestabilną, niestabilny okres w rozwoju Niemiec, no, który doprowadził do, do katastrofy w 1933 roku. No właśnie, dojście Hitlera do władzy. Jeszcze na koniec króciutko, panie ministrze, krótki komentarz do wizyty Grzegorza Schetyny w Berlinie. Ja z wielką negatywnie i krytycznie odnoszę się do tego, dlatego że ja rozumiem, że przywódcy partyjni mogą uczestniczyć w spotkaniach partyjnych zaprzyjaźnionych partii, natomiast to była spotkanie totalnego opozycjonisty w kraju u przywódcy państwa naszego sąsiada i wygląda na to, że pan Schetyna nie tylko informował o sytuacji w Polsce, ale wszystko wskazuje, nawoływał również do działań przeciwko Polsce. I to jest katastrofa niestety i to jest wielki blamasz Grzegorza Schetyny, który wykorzystuje stanowisko, jakie ma w Sejmie z szefem Komisji Spraw Zagranicznych do prowadzenia jakiejś alternatywnej dyplomacji przeciwko polskiemu państwu. I tym komentarzem, proszę państwa, musimy niestety kończyć. Bardzo dziękuję za, wi... Dzień, dziękuję za wizytę bardzo. w studio. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, był państwa i moim gościem.